Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w piątek 2 września 2022 roku. No, dzisiaj takie będzie nagranie nietypowe. No, ale najwidoczniej nadszedł już ten czas, żeby sobie tutaj parę słów znowu wyjaśnienia. Powiedzieć w kierunku właśnie tutaj kanału Haja TV, którego to kamerzystą jest Tomasz Łapiński, podający się za proroka najwyższego i nauczyciela sprawiedliwości. Więc tak, doszły mnie słuchy, że ponoć powinienem przeprosić to grono, które tam tworzy, powiedzmy, no właśnie, niby powinienem przeprosić osoby, które tam, powiedzmy, tworzą to grono takiej wspólnej adoracji. Powiedzmy Mojżesza, tak to nazwijmy, dlatego że nie chcę mi się tutaj znowu tego wszystkiego teraz wyjaśniać. W każdym razie tak w skrócie naprawdę z tego co ja zauważyłem, no to niestety ten kamerzysta Tomasz Łapiński tego kanału Haja TV jak najbardziej nie uznaje Jezusa Chrystusa, dlatego wystarczy się przypatrzyć w jego wypowiedziach, jak zawsze będzie mówił Chrystus, 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 i dziwię się, że nikt z komentatorów nigdy mu nie zadaje pytania, ale o którym Chrystusie mówisz, człowieku, prawda? Chrystusów było mnóstwo. Każdy król Izraela był Chrystusem, prawda? Bo wiemy, że Chrystus oznacza namaszczony. A każdy król, zanim stał się królem w Izraelu, był namaszczony. Więc mówiąc ciągle tak Chrystus, Chrystus, to tak nie bardzo wiadomo, o kim mówisz. No ale ja wiem, że to jest takie celowo wymigające się właśnie twoje słowo, które się pojawia w twoich tam naukach. Zresztą to jak przedstawiłem już w niektórych nagraniach tych dawnych, gdzie niestety na słowo Jahwe, Jehowa plujesz, a nawet na słowo Jezus tak samo. I gdzie po prostu tego imienia nie uważasz, ono dla ciebie po prostu jest jakimś zwiedzeniem, mimo to, że pismo wyraźnie pokazuje, jak na imię ma nasz Zbawca. Ty tego imienia niestety nie przyjmujesz. Nie przyjmujesz nauki Jezusa i Jego uczniów, późniejszych apostołów, którzy te nauki Jezusa przekazywali dalej, twierdząc i zadając takie naprawdę idiotyczne pytanie, że chrzest wodny jest bezprawiem, bo w prawie Mojżesza nie ma takiego nakazu. No, przede wszystkim w prawie Mojżesza, który otrzymał lud izraelski, prawda? Otrzymał to prawo za pośrednikiem, którym to był Mojżesz, prawda? Wtedy lud Izraela miał Mojżesza. Nie było wtedy Mesjasza i nie było jeszcze wtedy ujawnionego planu Bożego. Ten zamysł Boży dopiero miał dużo, dużo później się objawić, jak napisał apostoł Paweł, że jest to tajemny plan, prawda, że jest to ukryty plan od wieków, prawda, tam już nie pamiętam, w którym liście to było apostoła Pawła. Więc troszkę zeszłem z tematu, więc ponieważ gdzieś ostatnio stwierdziłeś w swoim nagraniu, Tomasz, że
Oczywiście co było, nie jest, nie pisze się w rejestr. Jednakże nabąknąłeś, podkreślając tak niby mimochodem, niechcący, że jednakże jakieś przeprosiny z mojej strony gdzieś się chyba należą, tak, względem twojego kanału. No nie, nie należą się, dlatego że no niestety za chwilę pokażę, dlaczego nie, dlaczego nazwałem twój kanał sektą i dlaczego nadal to podtrzymuję. Tak ode mnie, Tomasz. Sądzę, że to samo jest u ciebie, że mimo wszystko tego wszystkiego, co przez te ostatnie 2-3 lata między nami się wydarzyło, sądzę, że tak samo ja, jak i ty, mile wspominasz te pierwsze chwile, kiedy żeśmy się poznali, prawda? Te pierwsze rozmowy nasze telefoniczne i tak dalej. No a ja to wspominam mile i wiem, że ty też to mile wspominasz. Przypomnij sobie zresztą jeszcze, jak nawet rozmawialiśmy w trójkę, ja, ty i Daniel, ile razy Daniel podkreślał, że pokorę, którą ma Roman, no nie jeden powinien się ode mnie tego uczyć, prawda? To były słowa Daniela, które ty potwierdziłeś, powtórzyłeś, przytaknąłeś, to jest w twoich nagraniach. Ja z taką pokorą właśnie zawsze, ta pokora we mnie była i jest. Podczas gdy, no niestety, to było takie zderzenie, prawda? Takie naprawdę walnięcie w jakiś mur z mojej strony. Ta pokora tak gdzieś właśnie przyłożyła i się zatrzymała. To było takie naprawdę oszołomienie, kiedy pokora spotkała się z pychą, która no niestety u ciebie jest bardzo widoczna i jest ona spowodowana no tą wiedzą, którą ty rzekomo jakąś tam wiedzę posiadasz i która no przyczyniła się do tego, że cię nadymała jak takiego pawia i no niestety, tak niestety się poruszasz z tą niestety swoją pychą. Oprócz tego, no niestety w tej naszej znajomości bardzo szybko zauważyłem, że niestety, no ale jesteś manipulantem, że do głoszonych twoich, tam powiedzmy jakiś tez czy nie tez w twoich nagraniach, dopuszcza się manipulacji Słowem Bożym. I mimo to, że będziesz czytał innym ludziom takie wersety, gdzie jest napisane, nic do Słowa Bożego nie dodawaj, żeby ktoś cię nie uznał za kłamcę, ty właśnie to robisz. I wiele takich wersetów, których sobie powyszukałeś i które czytasz, naprawdę odnoszą się do ciebie i ty tego nawet nie widzisz. I najwidoczniej, no właśnie Stwórca musiał kogoś posłać, żeby ci to pokazać, bo najwidoczniej nie miał kto ci tego pokazać. I dlatego ci wykazałem wiele rzeczy i w dzisiejszym nagraniu, no niestety, wykażę ci po raz kolejny, że się w ogóle nie zmieniłeś, że mimo to, że tak chwalisz się przed tą kamerą, że przestrzegasz wszystkiego, co jest w prawie Mojżesza i że ty tak bardzo gorliwie tego prawa się trzymasz, to tak naprawdę to jest tylko zewnętrzna twoja taka maska, którą no, niestety ukazuje się oglądającym ludziom ciebie na YouTubie, a za tą maską tak naprawdę jest druga osoba, która jest po prostu no niestety obłudna, kłamliwa, fałszywa, niestety trzeba do tego dodać, kłamliwa, bo jesteś kłamcą, co za chwilę pokażę. I tak jak mówię w moich nagraniach, no niestety potrafisz trzymać Biblię w ręku, czytać z niej i do kamery
mówić zupełnie co innego, co pisze w Biblii. I w ten sposób bezczelnie okłamując ludzi, którzy cię potem oglądają na YouTubie, ludzie, którzy no niestety nie zdają sobie z tego sprawy, co niektórzy, bo są tacy jak ja, którzy to dostrzegają, że no właśnie, tak jak zawsze mówiłem, że do tej kamery kłamiesz jak bura świnia. I to wykazałem wiele razy, o czym bardzo dobrze wiesz. I dzisiejsze to nagranie będzie właśnie znowu po to, żeby ci pokazać, że po prostu nie zmieniłeś się i chociaż tak bardzo starasz się o sprawiedliwość, o której głosisz na swoim kanale, dopuszczasz się nieprawości. Więc przechodzimy do twojego ostatniego nagrania, które no właśnie jakoś tak stwórca chciał. Łyknę sobie piweczka bezalkoholowego. I z przykrością muszę stwierdzić, że znowu dostrzegam u ciebie straszną manipulację. Że to, co głosisz w tym nagraniu, które za chwilę puszczę, znowu do twoich nauk naginasz Pismo Święte, tak jak to robią właśnie sekty. Takie jak Organizacja Świadków Jehowy, czy tam powiedzmy jakieś inne odłamy protestanckie, no bo w sumie Organizacja Świadków Jehowy to też jest w pewnym sensie organizacja, denominacja protestancka, jak to robią inne denominacje protestanckie i inne sekty. Więc już, żeby nie przedłużać, przejdźmy do tego twojego ostatniego nagrania, które trwa bardzo krótko, prawda? 12 minut 38 i numer jest 59, braterska rozmowa, kropka, test gorzkiej wody, kropka i dalej sobie możecie doczytać. W tym nagraniu oczywiście będziesz się odnosił do kanału bugżyje.pl, chyba tak. Do jakiegoś tam prowadzącego ten kanał, gdzie ostatnio, tak jak mówiłeś, mieliście jakąś tam wspólną debatę. I oczywiście w tym nagraniu zobaczymy znowu, jak potrafisz, biorąc do ręki Biblię, rzekomo z niej czytać i mówiąc do kamery zupełnie coś innego, co w tej samej Biblii jest napisane, aby tylko zgadzało się z tym, co w danym akurat nagraniu chcesz powiedzieć. Więc tutaj włączę od minuty 9. Pokój Izraelowi, pokój wybrance, niech mocne wyższego będzie z wami, kochani bracia, kochane siostry, rodzino rozproszona w Babilonie. Chwała Haja. Chwała kłamcy. Chwała kłamcy. Więc tak. Słuchaj, Izrael. No, twoje postępowanie w złym świetle przedstawia Stwórcę, bo skoro uważa się za proroka najwyższego i już nieraz to wykazałem, jak bezczelnie w tych nagraniach potrafisz kłamać, to pokazujesz, kim jest twoim ojcem. A ludzie, którzy czytają przynajmniej Nowy Testament, dobrze wiedzą, że ojcem kłamstwa został nazwany diabeł i szatan, prawda? I tak jak apostoł Jan pisał, że właśnie ci, co kłamią, no niestety pochodzą od diabła, nie pochodzą od Stwórcy, nie pochodzą od Boga, nie pochodzą od Jezusa Chrystusa. Dokładnie tak. Więc zobaczmy sobie już o tej 9 minuty, co tu mówisz na bezczela, puszczę od 8:20 akurat tak się tutaj. Jeżeli nie wiedziałeś, Szymonie, wydaje mi się, że wiedziałeś o tym, ale być może tych faktów nie połączyłeś ze sobą. Księga Jeremiasza, trzeci rozdział. Na chwilę zrobię pauzę, bo mi się przypomniało właśnie, jak mówiłem na temat tej naszej znajomości, gdzie ja nie miałem takiej wiedzy, jak ty oczywiście, Tomasz,
A ty właśnie zachowywałeś się tak, jak zachowują się właśnie ci faryzeusze, gdzie są opisani w Ewangelii Jana. Prawda? To był 7 rozdział i bodajże 40 chyba 9 werset, gdzie podam przykład właśnie, jak ci uczeni w piśmie, doktorzy prawa, ci wszyscy właśnie faryzeusze, do których Jezus powiedział, że otrzymali klucze poznania do Królestwa Bożego i mimo to sami nie weszli i innym wejść nie dali, ze względu na to, że po prostu zatrzymali pewną wiedzę dla siebie. A tych, którzy tej wiedzy nie mieli, traktowali w ten sposób. Zobaczcie, tu pisze. Nigdy żaden człowiek tak nie przemawiał. Faryzeusze zwrócili się do nich. Czy może i wy daliście się mu zwieść? Chodziło o Jezusa. Czy uwierzył w niego któryś z przywódców albo faryzeuszów w to, co głosił Jezus Chrystus? I zobaczcie, co teraz, jak pogardliwie ci faryzeusze odnoszą się właśnie do prostych ludzi, którzy nie mieli znajomości prawa. Zobaczcie. A ten tłum nieznający prawa jest przeklęty. To jest wykrzyknik. Czytam to już, Tomasz, z tej samej Biblii, którą masz ty i czytasz zawsze tam w tej swojej kabinie samochodowej. No i teraz powróćmy do nagrania. 7 werset. 6 werset. Za panowania króla Jozjasza Chaja powiedział do mnie: czy widziałeś, co zrobiła wiarołomna kraina Izraela? Chodziła na każde wyższe wzniesienie, pod każde zielone drzewo, żeby cudzołożyć. Myślałem, że potem wróci do mnie, ale nie wróciła. Widziała to jej niewierna siostra Juda. Widziała, że oddaliłem wiarołomną krainę Izraela, wręczając jej dokument rozwodu. Tak? Czyli bracie, sam kontekst, że nie było też świadka i nie przyłapano jej na tym uczynku, taki jest kontekst całego testu, o którym sobie możesz, bracie, sam przeczytać. Ten test miał się odbywać w takim założeniu, że mężczyzna nie wie o tym, że kobieta jest cudzołożna. A historia, którą odczytujemy z książki, mówi jasno i wyraźnie, że Stwórca oczywiście wiedział o tym, że Izrael cudzołożył i z tego powodu dał Izraelowi list rozwodowy. Uwaga! Także to, co pisuje w 7 rozdziale listu do Rzymian Paweł, mówiąc o tym, że bracia, mówię do tych, którzy znają prawo, że prawo ma władzę nad kobietą, jak długo żyje jej mąż, tak? Tak, dokładnie. Bracie, to jest wytłumaczenie dla ciebie po prostu. Okej. Sprawdziłem wszystkie przykłady biblijne, możecie sobie też sprawdzić. Nie ma tak, jak powiedział Tomasz, że prawo ma moc nad kobietą, dopóki ona żyje. Tam oczywiście poruszali pewien problem, o którym teraz nie będę mówił, ale czytam z tej samej Biblii, którą czyta wam Tomasz, zawsze z tej kabiny samochodowej, czyli list do Rzymian, 7 rozdział i werset 1. Uwolnienie od prawa. Analogia do sytuacji małżeńskiej. I tu pisze Paweł tak, apostoł, uwaga. Czy nie wiecie, bracia, mówię przecież, przepraszam, do tych, co znają prawo, że prawo ma władzę nad człowiekiem, nie nad kobietą, że prawo ma władzę nad człowiekiem, jak długo on żyje. Okej. I teraz, takich sytuacji ja zauważyłem bardzo wiele. Na pewne takie manipulacje nie robiłem nagrań. Na niektóre, tak? To jest na mojej playliście, możecie sobie obejrzeć. Na playliście jest, są wszystkie te nagrania pod tytułem Hayatibu, prawda? I tam możecie sobie sprawdzić, jak wykazywałem manipulacje
Tomasza względem tego, co pisze w Biblii, prawda? I to już nieraz zauważyłem, że mówi coś, co w Biblii jest napisane zupełnie inaczej. Ale no, tak niestety postępują, niestety, no niestety sekciarze w taki sposób postępują. Więc tutaj teraz chciałem przejść do. Jakoś tak, nie wiem czemu, tknęło mnie w duchu właśnie, żeby przejść do objawienia Jana, czyli do Apokalipsy Jana, do drugiego rozdziału, bo gdzieś tak poczułem, że tutaj pisze o mnie, być może nawet do mnie. Wróć do pierwszej miłości. A w Biblii Tysiąclecia pisze do anioła w Efezie. Aniołowi kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, który chodzi pośród siedmiu złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość oraz to, że nie możesz znieść złych. Poddałeś próbie tych, którzy uważają się za apostołów, proroków. Poddałeś próbie tych, którzy uważają się za apostołów, a nimi nie są. I uznałeś ich za kłamców. Dokładnie. Jesteś wytrwały. Cierpiałeś z powodu mojego imienia. A wiemy, że właśnie imię Zbawcy jest Jezus Nazarejczyk. Nie jakiś Hajach, tylko Jezus Nazarejczyk. Cierpiałeś z powodu mojego imienia i nie osłabłeś. Tym się jednak odznaczasz, że nienawidzisz postępowania Nikolaitów, którego ja nienawidzę. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Zwycięzcy pozwolę jeść z drzewa życia, które znajduje się w raju Boga. Bardzo ważne zdanie. Tym się jednak odznaczasz, że nienawidzisz postępowania Nikolaitów. W Biblii Tysiąclecia jest napisane, że była to sekta gnostyczna i to jest dokładnie to samo, co robi Tomasz na swoim kanale. Nauki, które tam są prowadzone, no są czystą gnozą, prawda? Zaczerpnięte od różnych okultystów. To jest w moich nagraniach, już tyle razy mówiłem na ten temat, gdzie Tomasz naucza na podstawie podręczników okultystów, prawda? Takich jak ta Helena Blavatsky, Alice Crowley i tam jakiś jeszcze pewnie kilku innych, których może ja nie znam, ale tych dwóch akurat, te dwie osoby pokazywał ich podręczniki. Mam to udokumentowane w nagraniach. I to, co Tomasz mówi często w tych nagraniach, to rzeczywiście jest jedna wielka gnoza. Nie wiem, skąd on bierze, z kabały, z Talmudu, skąd on to bierze i od jakich okultystów jeszcze to wytrzasnął, niektóre rzeczy, które głosi. Jedno jest pewne, że nie uznaje imienia Jahwe, nie uznaje imienia Jehowa, na te imiona pluje. I też było nagranie, że nawet na imię Jezus splunął. On tych imion nie uważa. Co tu mamy? Wskazania dla Tytusa, pisze apostoł Paweł. Dlatego też chcę, abyś w tych sprawach był stanowczy. Niech ci, którzy uwierzyli w Boga, myślą o tym, jak prześcigać się w dobrych czynach. Jest to piękne i użyteczne dla ludzi. Unikaj natomiast niedorzecznych dociekań i rodowodów, sporów i kłótni wokół prawa Mojżesza. I to jest to, co właśnie robi Nonstop Tomasz na swoim kanale, gdzie chcąc w jakiś sposób gdzieś upodlić innych,
w jakiś sposób wywyższyć siebie poprzez tą rzekomą wiedzę, którą posiada, non-stop walczy ze wszystkimi odnośnie tego, co jest napisane właśnie w prawie Mojżesza. Apostoł Paweł właśnie tu ostrzega. Unikaj natomiast niedorzecznych dociekań i rodowodów, sporów i kłótni wokół prawa Mojżesza. Nic one nie dają i są jałowe. To czytam z twojej Biblii, Tomasz. Tą, którą zawsze tam na kierownicy kładziesz. Burzyciela jedności odsuń po pierwszym lub drugim upomnieniu. W Biblii Tysiąclecie jest napisane, że sekciarza odsuń po pierwszym lub drugim upomnieniu. Wiesz, że taki jest przewrotny, grzeszny i sam siebie potępia. Okej. W Biblii Tysiąclecia jest jeszcze napisane inaczej, że jest napisane, że... Sprawdzę, bo w Biblii Tysiąclecia też jest fajne napisane właśnie tutaj. To jest Tytusa, który to tam był, trzeci rozdział, okej. I to będzie werset ósmy, tak? Od ósmego. A no to z tym telefonem to okej. I teraz tak. Zobaczmy do Tytusa. Nowy Testament. List do Tytusa. Trzeci rozdział. Rady dla Tytusa. Gdzie to było? A, dziesiąty werset. Od sekciarza odsuń się po pierwszym lub drugim upomnieniu, wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok. Wiemy, że Stwórca nigdy nie wybrałby człowieka na proroka, kłamcy, prawda? Zresztą, jeśli się nie mylę, to nawet chyba apostoł Paweł pisał, że kłamcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie wiem, czy akurat dokładnie tak to było ujęte, ale jedno jest pewne, że wiemy, że ojcem kłamstwa jest diabeł, szatan i ci, którzy kłamią, są jego dziećmi, więc nie mogą mieć nic wspólnego z dziećmi bożymi, synami bożymi, w Królestwie Bożym znaleźć się nie będą mogli. To jest oczywiste, prawda? I tego oczywiście jest naprawdę dużo, dużo, no naprawdę dużo, dużo więcej. Co też chciałem zobaczyć? No nic, no to tyle odnośnie tego, co już bardzo dawno temu zauważyłem, że niestety Tomasz, no ale cały czas jesteś kłamcą i manipulatorem. I to, że trąbisz, jaki to ty jesteś tam wielki prorok i nauczyciel sprawiedliwości, tak naprawdę nauczasz niesprawiedliwości, udaremniając zamiar Boży względem ludzi, których Bóg chce zbawić. A ja już mówiłem, w jaki sposób jest teraz zbawienie. Zbawienie jest poprzez chrzest wodny, który właśnie jest łaską Bożą dla ludzi, gdzie przyjmując ten chrzest wodny, Stwórca nam otwiera właśnie bramy do swojego królestwa, byśmy mogli wejść. Nie dzięki uczynkom prawa, ale dzięki łasce Bożej. Stwórca otwiera grzesznikom właśnie bramy do Królestwa Bożego i ci, którzy uwierzą w imię Jego Syna, właśnie przyjmą chrzest w imię Jego Syna. To jest ta łaska, która daje właśnie tym grzesznikom możliwość wejścia do Królestwa Bożego.
Potem oczywiście wiadomo, bramę mamy otwartą i dostajemy teraz do ręki Słowo Boże, byśmy postępowali zgodnie z nauką Słowa Bożego, prawda? Natomiast ty twierdzisz, że chrzest wodny jest jakimś bezprawiem, bo tego nie ma zapisanego w prawie Mojżesza, tak? Nie ma takiego nakazu w prawie Mojżesza. W prawie Mojżesza takiego nakazu nie musi być. Ten nakaz otrzymał najpierw Jan Chrzciciel, potem sam Zbawiciel i który, jak to się mówi, tą pałeczkę podał dalej swoim uczniom, apostołom, a ci podali dalej kolejnym ich uczniom. I tak to ma miejsce do dnia dzisiejszego. Więc cóż, no sądzę, że przyjmiesz sobie do serca tą prawdę, że masz skłonności do kłamania i do manipulowania i nic ci nie pomoże to, że będziesz trąbił, że ty przestrzegasz szabatów, przestrzegasz szabaty, czyli innych świąt oprócz święta sobotniego, że ty to, tamto i sram to, jak to się mówi, prawda? A jesteś właśnie jak ten grób pobielany, który na zewnątrz tak ładnie chce się zaprezentować, ale jeśli ktoś ma wgląd poza mury tego grobowca, to poczuje fetor straszny, szatański fetor. I są tacy ludzie, którzy otrzymali tego ducha poznania. Ja takiego właśnie ducha otrzymałem. I dziękuję właśnie naszemu Zbawcy, naszemu Królowi, którego imię jest Jezus Nazarejczyk, za tego ducha prawdy, którego udziela tym, którzy miłują Go. A miłować, zrobię o tym nagranie niedługo, wcale nie oznacza tylko i wyłącznie, jak jest napisane w Ewangelii Jana, że samo miłowanie to jest wyłącznie przestrzeganie przykazań Bożych. Troszeczkę w Ewangeliach jest to inaczej ujęte odnośnie miłości, ale to o tym kiedy indziej. Więc na sam koniec, Tomasz, dla ciebie przeczytam twój ulubiony werset. Mam nadzieję, że po prostu zastanowisz się nad swoim postępowaniem, przestaniesz wreszcie kłamać i manipulować i nauczać zgodnie z Ewangelią życia. Księga Przysłów, 6 rozdział, werset 23. Bo przykazanie jest lampą, pouczenie światłem, a karcące upomnienie drogą życia. Chwała naszemu Królowi Jezusowi z Nazaretu.